Przejdźmy do map. Zobaczmy, jak to na mapach wygląda. Wiem, że pierwsza mapa to jest kwestia tego Legionu Wolność Rosji, czyli ochotniczych oddziałów rosyjskich walczących dla Ukrainy. I no, to było pewnego rodzaju zaskoczenie, kiedy po raz kolejny próbowano wejść tym razem w kierunku Szebekino. No i z tego, co pamiętam, to przez wiele dni jednak no, te siły, te jednostki twierdziły, że są w pełni posiadania tych terenów, że oni nad tymi terenami te tereny kontrolują i że faktycznie można było powiedzieć poniekąd, że gdzieś tam w tym obwodzie białogorodzkim, tak jak pojawiały się te przyśmiewcze mapy z wolnym jakimś tworem samozwańczym, no to trochę w tym racji było. No tak, tak. Faktycznie ilość terenu, która została zajęta, z jednej strony jest no, malutka, bo to są trzy wioski, to było bodajże do 7 kilometrów w głąb Federacji Rosyjskiej, ale jednak do 7 kilometrów w głąb Federacji Rosyjskiej. Mer tego obwodu zorganizował ewakuację ludności stamtąd. Ludzie uciekali, gdy widzieli ukraińskie. To nie były ukraińskie wojska, to były wojska rosyjskie walczące po stronie Ukrainy, które chciałyby zmienić porządek w Rosji, który tak generalnie niczym nie różniłby się tak naprawdę od tego, który jest teraz. No, także też ze spokojem z tym dopingowaniem, bo Rosja jest Rosją i Rosja po prostu ma swoje DNA i jeżeli chce przeżyć, to musi działać w zgodzie z DNA, a nie w poprzek. A tym DNA jest to, aby utrzymać pewne tereny pod swoją kontrolą, ale to już geopolityka. Także tak, Kozipka, Glotowo, Góra Podol, aż do Grajworon. Tutaj właśnie wojska rosyjskie walczące po stronie Ukrainy weszły i faktycznie spowodowały małe zaskoczenie. Te obszary nie były za bardzo bronione, jeżeli można mówić, że w ogóle być może Rosjanie nie sądzili, że Ukraińcy, że coś takiego się może wydarzyć, bo też Amerykanie na to nie pozwalają Ukraińcom, aby wkraczać na terytorium Federacji Rosyjskiej, czy ostrzeliwać, wiadomo, jakieś miejsca, gdzie jest ludność cywilna i tak dalej. Generalnie każdy jeden ostrzał czegokolwiek na terytorium Federacji Rosyjskiej, to Amerykanie tak patrzą na to przez palce, bo oni wiedzą, czym to może grozić i kto będzie musiał potem ten problem albo te naważone piwo wypić, tak? No oni. Także no jest to jakiś sukces. Sytuacja już wróciła do rosyjskiej normy, czyli te wszystkie oddziały zostały wypchnięte, później one spróbowały zaatakować z innej strony. Te sukcesy były mniejsze, niewarte nawet odnotowania. Generalnie obecnie sytuacja wygląda tak, że na terytorium Federacji Rosyjskiej nie ma żadnych wojsk, które nie są wojskami kontrolowanymi przez MON rosyjski bądź przez pana Prigożyna. A w okolicach właśnie tych trzech wiosek, czterech, już stacjonuje też wojsko rosyjskie, także nie sądzę, aby ponownie został przeprowadzony atak w tym momencie. Generalnie ja to widzę jako taki wybieg PR-owy, aby odwrócić też trochę uwagę od upadku Bachmutu, bo zauważmy, że to było w tym samym czasie. No i to jeżeli chodzi o ciekawostkę wojenną, bo pomyślałem, że warto to zamieścić, bo po raz ostatni obce wojsko na terytorium Rosji było prawie 80 lat temu, więc to jest też wydarzenie, które może się raz na 100 lat wydarzyć. Tak, tak, a wywołało też ogromne poruszenie w rosyjskich mediach, bo faktycznie wszystkie kanały, szczególnie te telegramowe, były rozgrzane do czerwoności i sami też mieszkańcy tego obwodu mówili o tym, że no nie spodziewali się, że ktokolwiek z bronią może się u nich pojawić, także to zdecydowanie było wydarzenie warte odnotowania. No to przechodzimy już do tego, co dzieje się na froncie, także pierwszą mapę już bezpośrednio ukraińską poprosimy. Tak, front zaporoski, część zachodnia, najbardziej zachodnia jak się da, tutaj przy Dnieprze. Różnice niewielkie, ale zawsze jedna miejscowość została wyswobodzona, Lobkowe, jak widać na załączonym obrazku. Tutaj 7 czerwca, czyli umowny dzień rozpoczęcia ofensywy ukraińskiej, aczkolwiek to jest umowny dzień, tak? Bo w niektórych miejscach to się już rozpoczęło 5, w niektórych nawet trochę później jak 7. Także jest to, można powiedzieć, pierwszy obszar,
z kilku zajętych przez Ukraińców. Pierwsza miejscowość zajęta z tych, o których będziemy mówić, przez Ukraińców. Odrobinę jeszcze Ukraińcy na prawo od tej mapy, na dole przesunęli się, na południe od miejscowości nowo Dany Liwka. Tam zabezpieczono, można powiedzieć, odrobinę trasy przy terenu, przy trasie transportowej, która dalej jest kontrolowana przez Rosjan. Widzimy tutaj, jakbyś mógł też naszym widzom wytłumaczyć, bo widzimy fragment zielony. Jak rozumiem, to jest tak zwany pas ziemi niczyjej, czyli nikt nie miał kontroli nad tym terenem przed rozpoczęciem ataku. Generalnie na zielono zaznaczane są obszary, które zostały zajęte wcześniej w jakimś niedalekim obszarze czasowym. Czyli na zielono to jest to, co kiedyś było rosyjskie, teraz jest ukraińskie. Na niebiesko jest to, co Ukraińcy zajęli. Na czerwono jest to, co jest pod kontrolą rosyjską, a ten taki najbardziej niejaki kolor między zielonym a czerwonym to jest właśnie ta, można powiedzieć, ziemia niczyja, w której trwają walki i generalnie ten teren nie należy na ten moment do nikogo, można tak powiedzieć. I rozumiemy. No to kolejna mapa przed nami, bo dzieje się, tak jak wspomniałeś, dużo w wielu punktach, więc tych map będzie sporo, a będą one pokazywały takie jednostkowe sukcesy. Także mapa numer dwa z Ukrainy. Mapa numer dwa to jest dalsza część frontu zaporowskiego. Można powiedzieć, że praktycznie zaraz obok. Tutaj Ukraińcy odnieśli największe sukcesy. Mamy tutaj, ja wypisałem te największe miejscowości, które zostały wyswobodzone. Ich jest więcej. Także mamy Neskuczne, Blachodatne, Makariwka, Nowodariwka. Jeżeli chodzi o Makariwkę, to tutaj są informacje, że ona była zdobywana kilkukrotnie, ponieważ po pierwotnym zajęciu jej przez wojska ukraińskie, to była bodajże... No dobrze, jak sobie przypomnę, to powiem. Została ona odbita przez wojska rosyjskie, później trwały walki i ponownie Ukraińcy ją zajęli. Stanęli tutaj i od kilku dni nic się nie dzieje właśnie z tego powodu, że dookoła Marinki są pola i jeszcze raz pola. I prawdopodobnie wszystkie te pola są dokładnie namierzone przez wojska rosyjskie. Także drugą sprawą jest też to, że ruchy wojsk sugerują, że Ukraińcy rotowali wojska, które zaatakowały na tym kierunku. I co niepokojące, rotowano już po pierwszym dniu. A to tutaj stracono właśnie te 7 pojazdów Leopard, 17 Bradleyów, sprzęt inżynieryjny i to wszystko było właśnie w bardzo ważnej jednostce, to była 47. Samodzielna Brygada Zmechanizowana, o ile się nie mylę, szkolona w Wielkiej Brytanii, później w amerykańskiej bazie w Niemczech, wyposażona, można powiedzieć, wysoko nasycona zagranicznym sprzętem. Ona dysponowała wcześniej pojazdami M55S, to są stare czołgi poradzieckie. Zostały one zastąpione Leopardami, głównie 2A4, jednakże skok jakościowy jest duży, do tego szkolenie, do tego wszyscy ci żołnierze to są żołnierze zawodowi, którzy są wyposażeni tak, jak powinni być wyposażeni i praktycznie każdy z nich ma M4. Nie widziałem ani jednego z kałachem bądź jego wariacją, czyli no to ewidentnie muszą być elitarne jednostki, bo im dano wszystko, co tylko można było. No i tak poniosły one bardzo dużo straty. Nie wiemy jak duże, ale mogą być one za duże. Za duże w tym sensie, że jeden z dowódców młodych, bo też jest ważnym to, że dowódcami tych właśnie elitarnych brygad, które atakują na Zaporożu, są żołnierze, którzy w znamienitej większości są poniżej 30 roku życia i oni nigdy nie byli szkoleni w duchu radzieckim. To są żołnierze szkoleni wyłącznie w duchu natowskim, jak dowodzić, jak operować na polu walki, tak jakby to robiło NATO, czyli można powiedzieć, oni nie mają tego postsowieckiego, sowieckiego wirusa wojny jakiejś masowej, takiej, że tam, no wiadomo, tak? A mimo to
mimo to te straty są jakie są, ta rotacja prawdopodobnie była i to są elitarne jednostki, dużo sprzętu zostało straconego i to też może, to może być jeden z tych czynników, dlaczego ta ofensywa jakby stanęła i teraz mówimy o tym, że będziemy trochę modyfikowali naszą taktykę, aczkolwiek to też może być czas, żeby uzupełnić straty, to też może być tylko taka zasłona dymna, że będziemy modyfikować taktykę, bo nie chcemy powiedzieć, że straty są duże i muszą dojechać pojazdy, które uzupełnią, żebyśmy mogli atakować dalej. Tak. Się zaraz zastanowiłem, tak? Że ci przerwę, ale bo tak się zastanowiłem, z jednej strony może to też jest zagrywka psychologiczna, bo wiemy doskonale, że Rosjanie jak tylko poczują jakieś zwycięstwo, to momentalnie no, dosyć mocno luzują. Do tej pory jednak byli przestraszeni ofensywą, więc w pełni zmobilizowani, w pełni takiej motywacji do walki, jak poczują zwycięstwo. No to za chwilę pojawią się wiadome odżywki, pojawi się chwila relaksu. Może na to też liczą Ukraińcy, że na te trochę rozproszenie takiej atmosfery wojennej, atmosfery ofensywnej. Powiem tak, być może by tak było, gdyby Ukraińcy do tego użyli nieelitarnych jednostek, niewyposażonych w bardzo drogocenny i bardzo drogi sprzęt. Wtedy być może mógłbym tak powiedzieć, że to była operacja jak coś na kształt fałszywej flagi, ale no tutaj sprzęt inżynieryjny Leopardów 2R, sprzętu inżynieryjnego do usuwania między innymi min, o którym mówiłem, Ukraińcy otrzymali 6. W pierwszym dniu stracili 3. Także wydaje mi się, że to nie był blef. Numer 4 w takim razie, żeby tutaj też nie gdybać, bo trochę wpadamy w to gdybanie. No, mapa numer 4 i tutaj widzę zaznaczone punkty, więc warto, żebyś wyjaśnił. Tak jest. No to jest mniej sympatyczna dla nas mapa, ponieważ tutaj kolor czerwony sugeruje, tak staram się od zawsze robić, że kolorem czerwonym zaznaczam to, co Rosjanie zajmują, robią, ich kierunki poruszania się. Czyli tutaj widzimy, że Rosjanie też postanowili przeatakować w Mariince, która do tej pory nie jest zajęta, a musiałbym sprawdzić, bo może się okazać, że Marinka była dłużej atakowana od samego Bachmutu. No tutaj Rosjanom udało się odnieść spektakularny sukces, tak? Zajęli kawałek plaży i jedną przecznicę w wiosce o długości kilkuset metrów. No ale z kronikarskiego obowiązku też pokazaliśmy, jak tutaj Rosjanie walczą i jak się przesuwają. No to żeby w twojej narracji pozostać, to znamy takie konta na Twitterze, które pewnie by ogłosiły to wielkim sukcesem, załamaniem możliwości sił rosyjskich i właściwie zakończeniem wojny. Po raz już nie, no nie wspominał, który. No tak, to jest bardziej tak, można powiedzieć, że można to pokazać, a nie trzeba, bo no to nic absolutnie nie zmienia. No zajęliśmy jedną ulicę na wiosce, którą atakujemy od roku. I generalnie to na przykład mogło być spowodowane tym, że kucharz ukraiński miał wolne, przyszedł młody, niedoświadczony i kilku żołnierzy ukraińskich miało niestrawność. No i Rosjanie to wykorzystali. Także to jest tak tylko z kronikarskiego obowiązku, żeby też pokazać, gdzie Rosjanie się ruszają. No tak, no bo jakieś ruchy jednak wykonują. No to lecimy dalej z tymi mapami. Mapa numer 5 z ukraińskiego frontu. No tak, i tutaj mamy na południu od Nowoselskiej mamy też minimalny obszar, który wpadł pod kontrolę rosyjską. Z tego terenu, który był niczyj, czyli tam trwały walki. Walki zostały wygrane przez Rosjan i też przesunęli się, ale to też są kwestie metrów. Jedno pole, tak? Od linii drzew pole, druga linia drzew. No i tam teraz mogą siedzieć przez długi czas, bo w wielu miejscach Rosjanie tak właśnie atakują, że któryś tam kolejny atak udaje im się zmęczyć i wtedy po 2 tygodniach przesuwają się do następnej linii drzew. I do następnej linii drzew. Strasznie żółwia wojna. Jeżeli chodzi o Ukraińców, to tutaj zaznaczyłem niebieskimi kółeczkami, gdzie oni zajmują. No ich, jeżeli chodzi o zdobycze, też są niewielkie. To są zdobycze porównywalne z rosyjskimi. Kilkaset metrów, jedno pole, dwa pola, tak? Linia drzew. Tutaj na północy zbliżamy się do Wodiany. Atakujemy od północy, ponieważ widzimy, że Rosjanie atakują na północny zachód.
czyli spróbujemy zaatakować od góry, zmusić ich, aby się zatrzymali, zawrócili, żeby... Rosjanie strasznie boją się okrążeń i to nie pamiętam, kto to powiedział ostatnimi czasy, ale oni naprawdę boją się okrążeń. Jak są okrążeni z dwóch stron, to oni już się wycofują, a gdy się zbliża takie okrążenie, że za chwilę będą praktycznie z trzech stron, no to wręcz biegną, żeby nie zostać okrążonym, co jest zrozumiałe, bo można sobie wyobrazić, jak na społeczeństwo rosyjskie by podziałała sytuacja taka, że wojska rosyjskie zostały okrążone i zniszczone, tak? Duża ilość sprzętu, żołnierzy i tak dalej. No. No i byśmy jeszcze dodali do tego jakość żołnierzy, jakość generałów ukraińskich i można z tego ulepić historię, która mogłaby mocno podburzyć społeczeństwo rosyjskie. Także też z tego względu wydaje mi się, że nawet sami dowódcy mówią żołnierzom, że jakby co, okrążenie nam grozi, to się wycofujemy. Chyba że żołnierze to robią sami bez zgody generałów. No tak też może być. Jeżeli wszyscy to zrobią, no wszystkich nie wsadzimy do więzienia, bo nie będziemy mieli kim walczyć. No a widzieliśmy też oddziały strzelające do tych, którzy uciekają, ale to już zupełnie no ta, inny temat. No tak, oddziały zaporowe czeczeńskie, no wiadomo, klasyka gatunku. Dzisiaj między innymi bodajże Girkin, czyli Strzałków, zależy, które państwo wolą określenie, którego nazewnictwo używać, on tam wspomniał, że właśnie oddziały Kadyrowa są tymi, które znajdują się absolutnie na samym końcu, że są oddziały wojskowe, są oddziały zmobilizowanych, są oddziały milicji obywatelskiej, ługańskiej i gdzieś tam w piątym rzędzie stoją Czeczeni, których zadaniem jest właśnie wyłapywanie tych, którzy uciekają, ale te ucieczki tak się zdarzają, między innymi dzisiaj chyba jedna z wiosek zdobyta przez Ukraińców rano, przepraszam, wyleciała mi nazwa, ale tam również Ukraińcy, w komunikatach czytaliśmy o tym, że rosyjscy żołnierze uciekali, zresztą zostawili sprzęt, amunicję, którą Ukraińcy przyjęli. No i ostatnia chyba mapa z frontu, jeśli dobrze pamiętam, czyli, jeszcze mamy dwie mapy, czyli przedostatnia mapa, tak, dokładnie, przedostatnia mapa z frontu, więc zobaczmy, jak wygląda sytuacja. Tutaj mamy front północny od Awdiwki. Poprzedni front był południowym. Jeżeli chodzi o Awdiwkę, wydaje mi się, że to nazwa tej miejscowości jest znajoma, bo ona też jest okrążona właściwie z trzech stron od roku i nic tam się nie dzieje, a stało się teraz to, że Ukraińcom udało się najprawdopodobniej wyswobodzić Wesele, ponieważ ona jeszcze jest na skraju tego terenu kontrolowanego przez Rosjan, na ziemię niczyją, czyli to najprawdopodobniej będzie kolejne miejsce, w którym Ukraińcy odniosą sukces. Tutaj też widać, że zbliżają się do trasy, która jest wyżej, będą chcieli ją przeciąć, zmusić Rosjan do tego, aby zaopatrywali swoje wojska atakujące Awdiwkę naokoło, a system dróg na Ukrainie też wiemy, jaki jest. Także no jest to rozsądne miejsce ataku i tutaj też mamy pierwszy sukces. A może nie do końca do tej mapy, ale ogólnie do tych map, które się pojawiały. Strasznie dużo widziałem tam elementów jakichś cieków wodnych, jakichś niewielkich jezior, stawów zapewne. Mhm. To też jest pewnie dosyć spore utrudnienie dla Ukraińców, bo co prawda oni mają sprzęt, który może jeździć po wodzie, ale tego sprzętu nie jest aż tak dużo. I zapewne nie jest on masowo używany, więc domyślam się, że w przypadku działań ofensywnych to też jest jednak problem, że raz mamy do czynienia z bardzo równym terenem, z polami, otwartą przestrzenią, a dwa, że mamy jeszcze dodatkowo właśnie jakieś cieki wodne czy jeziorka, które też jakby utrudniają nam prowadzenie ataku. Tak, ich jest dużo. Ich jest bardzo dużo, tylko o tym się nie mówi. Bardzo dużo jezior, dużych jezior, tak? Jezior, które są 10-20-krotnie większe od wiosek, które przy nich leżą. Do tego też rzeki, strumyki mniejsze, większe, to zawsze jest problem, tak? Bo nawet głupi strumyk, który ma metr głębokości, no wiadomo, pojazd przejedzie, ciężarówka, może tak, może nie, trzeba sprawdzić, co się znajduje. Jeżeli woda jest czysta, no to widać, ale powiedzmy, że jest mętna i nie widać, co jest na dnie, no to nie wjedziemy ciężarówką, tak? No. Druga sprawa jest taka, że jak żołnierze muszą przychodzić, to potem są mokrzy, a jak żołnierz ma mokre buty, mokre skarpety, to też może gorzej maszerować, wolniej, może chcieć zmienić te skarpety, to znowu tracimy czas. To są wszystko problemy. Cieki wodne mają to do siebie, że kanalizują ruch wojsk, czyli nie możemy iść
Tyralierą, ponieważ tu mamy jezioro, tu mamy jezioro. Jak na mapce z Wesele, tak? Z lewej jezioro, z prawej jezioro, no to jeziorem nie pójdziemy, musimy iść albo środkiem, albo naokoło, tak? To też jest problem, bo czasami trzeba te siły rozbić. I zamiast jednego dużego uderzenia musimy zrobić jedno średnio duże i dwa małe naokoło, które będą oskrzydlały, tak? Bo też Rosjanie mogą wykorzystać te jeziora i dookoła tych jezior przejść i zaatakować od tyłu, czyli no to są wszystko potężne problemy, które trzeba brać pod uwagę, o których się też nie mówi. No sztuka wojenna jest jedną z bardziej skomplikowanych, jeżeli może obok mechaniki kwantowej. Najbardziej skomplikowaną rzeczą, którą mogę sobie wyobrazić, ponieważ zmiennych i czynników jest tak wiele, że nawet nie wiem, czy komukolwiek udałoby się tak od razu wszystkie wymienić, bo jest ich tak dużo. I od psychologii aż po rodzaj ogumienia pojazdu. A jeszcze do tego dochodzą oczywiście sytuacje, które wydarzają się, a których nie jesteśmy w stanie zaplanować, jak no chociażby pogoda, która może spłatać dosyć spore figle. No to ostatnia mapa z naszego dzisiejszego raportu. Takie podsumowanie też tego, co działo się na froncie poprzez właśnie ostatnią mapę. Tutaj mamy Bachmut. Tutaj mamy Bachmut. Dużo się dzieje, Ukraińcy atakują, Rosjanie też się starają, próbowali odepchnąć i udało im się trochę. Czerwone kółeczko na zachód od miejscowości Kliszczywka. Tutaj faktycznie Rosjanom udało się odepchnąć Ukraińców, którzy jeszcze 5 czerwca no, zbliżali się do Kliszczywki. Teraz pytanie, czy jest to efekt tego, że Rosjanie tam do... Znaczy wsparcie dosłali na pewno, co też widać, te małe rąby z krzyżykami, to są wojska rosyjskie. Rodzaj, nie jestem pewien, nie wiadomo, ale są tam na pewno. 2 tygodnie temu tam była jedna, prawdopodobnie brygada, teraz są dwie. Jedna przy Kliszczywce, druga troszeczkę wyżej. Najprawdopodobniej jest to brygada, która przyjechała z Opytne. A z kolei ta z Iwan Hradu, która znajduje się nad Opytne, zjechała niżej, jest w pogotowiu. Też widać, że jest ruchawka, jeżeli chodzi o brygady w Bachmucie. Brygada najbardziej na północ zbliżyła się do frontu, tam prawdopodobnie Ukraińcy też się gromadzą. Póki co no Bachmut jest zajęty, tam się niewiele stało w mieście, linia jest jak jest. Na górze, na północy, to warto odnotować, Ukraińcy pchnęli dosyć mocno, znowu cieki wodne, gdy się przyjrzymy, jezioro duże obok małego i strumień w środku, ale udało się najprawdopodobniej zająć Berkiwkę, to jeszcze nie jest potwierdzone, ale najprawdopodobniej tak się stanie. Nie wiem, co się stało z wojskiem, które było w Berkiwce, czy zostało zniszczone przez Ukraińców, czy się wycofało. Ale Ukraińcom udało się właśnie zrobić bardzo duży postęp, też bardzo ważny, bo jak widzimy chwilę nad Berkiwką jest trasa, którą też bezpośrednio zaopatrza się Bachmut. Także wjechać tak, żeby chociaż mieć w polu widzenia, tak? Bo nie trzeba też fizycznie stanąć stopą na drodze, żeby powiedzieć, ta droga jest moja. Wystarczy, że kilometr od tej drogi widzimy absolutnie wszystko i nic tam nie przejedzie, bo jak coś tylko spróbuje, to momentalnie jest zniszczone. Także to jest ostatni właściwie, można powiedzieć, akt ofensywy ukraińskiej. Nie wygląda to bardzo imponująco, ale też pamiętajmy, że to nigdy nie miała być taka ofensywa jak charkowska czy chersońska. Tam Rosjanie zostali złapani przy obiedzie, tak, przeżuwając. Po prostu ukraińskie wojska koło nich przejechały, a oni zaczęli uciekać. Nie byli przygotowani, wyposażeni, okopani, nic. Tutaj sytuacja jest o 180 stopni odmienna. Nie spodziewam się czegoś takiego, jak było w Charkowie czy w Chersoniu. Tutaj raczej będziemy mieli do czynienia z powolnym. Aczkolwiek mam nadzieję, że Ukraińcy faktycznie mają coś w zanadrzu, bo redaktor Lachowski mówił, że Ukraińcy szykują coś dużego. No mam nadzieję, że szykują coś dużego. Mam nadzieję, że im to wyjdzie i że osiągną swój cel, bo no póki co ta ofensywa jest taka, że Ukraińcy wychodzą na minus, bym powiedział. To jest moje zdanie. Według wyliczeń chyba jeszcze nawet połowa sił nie została użyta, jeśli chodzi o ofensywę, że tam jednak sporo tych tak, zagad cały tak. czas jest w gotowości do działań ofensywnych, więc to by wskazywało, tak, że jednak coś się jeszcze... wydarzy.
Tak, i to jeszcze wiele elitarnych jednostek, chociażby z grupy taktycznej Marun, nie zostały użyte w boju wcale. Także może faktycznie Ukraińcy na coś czekają i badają teren, tyle że Marun cały stacjonuje na Zaporożu. I to już mnie trochę niepokoi, bo ja bym, no nie jestem wojskowym, ale naprawdę nie rzucałbym tam żołnierzy, żeby atakować akurat w tym konkretnym miejscu, no bo tam po prostu będzie piekło i te straty sprzętowe będą gigantyczne. I teraz pytanie, jak szybko Zachód uzupełni te straty? Czy nie obróci się to przeciwko Ukraińcom, że nie będą się mieli czym bronić? Bo Rosjanie mogą wykonać kontrofensywę, bo to jest ofensywa. Kontrofensywę w stosunku do ofensywy ukraińskiej i jeszcze więcej zająć niż stracili, tak? Także to też trzeba mieć wszystko z tyłu głowy. Ja tak na koniec trochę żartobliwie cię zapytam, bo pokazywałeś Bachmut. Ja pamiętam te nagrania Jewginija Prigożyna, kiedy on ogłaszał, że z Bachmutu się wycofa i między innymi tam między zdaniami było słuchać coś takiego, że no to zobaczymy teraz, czy te siły rosyjskie miasto utrzymają, skoro moi żołnierze się wycofają. No i mam takie wrażenie, że Ukraińcy chyba chcą pokazać, że faktycznie, że te siły Prigożyna były skuteczne, a jak tam się pojawiają rosyjscy żołnierze, to za chwilę mogą zostać otoczeni. Oczywiście do tego jeszcze jest bardzo daleko, no ale sam pokazujesz, że te sukcesy przy mieście symbolu tej wojny już są i to dość wydatne. No tak, pan Prigożyn ewidentnie rozpoczął kampanię polityczną wymierzoną chyba głównie w pana Szojgu, bo jednak mimo wszystko nikt nie odważy się przetestować Władimira Putina, bo to by się zakończyło jego śmiercią. Chociaż kogoś takiego jak Prigożyn bardzo trudno byłoby zabić. Aczkolwiek najbogatszy Rosjanin, pan Chodorkowski, jest już biedny i wciąż jest w kolonii karnej. Także no wszystko jest możliwe. No tak, no Ukraińcom w pewnym sensie jest to na rękę, ponieważ to zawsze buduje napięcia wewnątrz tej struktury rosyjskiej, tej niezwykle skomplikowanej, korupcjogennej, nie do końca jasnej, zakłamanej, gdzie nie ma tych standardów, że nie raportuje się tego, co przełożony chce usłyszeć, jak to ma miejsce niestety też w Polsce, ale raportuje się stan faktyczny. No i potem Szojgu utrzymuje, że jest wszystko wspaniale, Gerasimow utrzymuje, że jest wszystko wspaniale, Putin myśli, że jest wspaniale, potem się okazuje, że jest tragedia, przychodzi Prigożyn, mówi, mówiłem, że jest beznadziejnie, patrzcie, co ja zrobię. Nie? I już są napięcia, tak? I Szojgu walczy z Prigożynem. Prigożyn miał bardzo ostre nagranie, w którym dosłownie wyzywał od najgorszych Szojgu i Gerasimowa, klnął, ponieważ po tym jak Szojgu został generalnie głównodowodzącym armią i odpowiadał za zaopatrzenie, to nagle Wagner przestał dostawać amunicję. I żołnierze, najemnicy, można powiedzieć, Wagnera nie mieli czym walczyć, nie mieli czym strzelać. A potem okazało się, że będą otrzymywali, przez dzień czy przez dwa faktycznie przyjeżdżało i potem znowu przestało. No i pojawiło się to nagranie Prigożyna. A gdy Wagner otrzymywał to, co potrzebował i to, o co prosił, no to był skuteczny. Nie można powiedzieć, no jednak Bachmut został zajęty przez Wagnera, a nie przez wojska Federacji Rosyjskiej. Także coś w tym jest, że ta prymitywna taktyka pchania ludzi się sprawdza, aczkolwiek nie można też robić z Wagnerowców kompletnych durni, bo oni też posiadają dowódców, którzy niejedną książkę przeczytali, w niejednym konflikcie zbrojnym brali udział, czy to w Afryce, czy gdzie indziej. Są doświadczeni i są mądrzy wojskowo i Ukraińcy się ich boją po prostu, tak? Bo oni umieją wojować i jeszcze można powiedzieć, nie mają zasad. Czyli jak dobrze by było puścić z lampkami górniczymi w nocy 10 skazańców, żeby zobaczyć, gdzie są Ukraińcy, to my ich puszczamy. I takie sytuacje były. I Ukraińcy do nich strzelają, zabijają ich, ale teraz wiemy przynajmniej, że siedzą tu i tu, tak? Do artylerii, no i dalej już sobie można samemu wyobrazić. Wiemy doskonale, że jedną cechę grupa Wagnera ma taką, której żadna chyba armia, normalna armia na świecie nie ma, czyli kompletny brak liczenia się ze stratami ludzkimi.
gdzie jednak zawsze generalicja w krajach chociażby natowskich, no to jest jednak jeden z priorytetów, żeby ludzi nie tracić, lepiej stracić sprzęt. W tym przypadku w grupie Wagnera wiemy doskonale, że czy straty na poziomie 1000 czy 10 000 to nie było ważne, ważne, żeby wykonać misję. No myślę, że tym sobie podsumujemy. Oczywiście jeśli coś nowego się pojawi, to będziemy też Państwa o tym informować. Myślę, że kiedy ponownie ruszy kontrofensywa, to ponownie będziemy się też łączyć z Adamem i kolejny raport Pilczyka Państwu przygotujemy, żeby też te kolejne dni przeanalizować. Jak na razie myślę, że to tyle. Dziękuję Ci, Adamie, za rozmowę dzisiaj. Dziękuję Ci, Marcinie. Dziękuję Państwu. Ja również dziękuję Państwu za uwagę. Kłaniam się nisko. Marcin Orłowski. Do zobaczenia, do usłyszenia.